Najważniejsza oczywiście jest popularyzacja pływania w Legionowie. Najważniejsza jest zabawa dla tych dzieci, które dzisiaj wystartowały. Przede wszystkim ta impreza ma na celu pokazanie, jak pływanie jest w Legionowie ważne. Mamy dwa baseny, także te zawody przyciągnęły tutaj 120 osób, także zainteresowanie pływaniem jest ogromne. Tutaj przede wszystkim startują zawodnicy najmłodszych kategorii wiekowych. Ci najstarsi teraz aktualnie przebywają na Mistrzostwach Polski kategorii 14 lat. I oni są właśnie teraz w Ostrowcu Świętokrzyskim z trenerem Piotrem Cesarczykiem. Także ta cała impreza to przede wszystkim impreza popularyzatorska dla najmłodszych dzieci w Legionowie. No jest ogromna popularyzacja, kiedy mamy dwa baseny, kiedy mamy tych grup zdecydowanie więcej. W samym UKS Delfin praktycznie pływa 120 osób. Także podwoiliśmy tą grupę trenujących dzieci na dwóch obiektach. Dzisiaj na basenie przy ulicy Królowej Jadwigi zawody mikołajkowe w pływaniu. Myślę, że to jest kolejna impreza legionowska, która na stałe wpisze się do kalendarza naszych zawodów. Frekwencja fantastyczna, szczególnie cieszy to, że te najmłodsze kategorie są najliczniej obsadzone, czyli ponad 100 dzieciaków z rodzicami. Cudownie spędza te niedzielne przedpołudnie, myślę, że strzał w dziesiątkę. Od kiedy mamy w Legionowie w końcu fajny basen, tutaj ta popularyzacja jakby ma swoje podłoże w obiekcie, ale myślę, że tutaj duża rola już od wielu, wielu lat UKS Delfina i trenerów, i działaczy, i zawodników, którzy pielęgnują tą wartość pływania i myślę, że to jest jakby sedno tego, że taką mamy dzisiaj frekwencję wśród szczególnie najmłodszych.